Dzień dobry. Dzień dobry, pani Jadziu. Pani Krysiu, mam problem. A jaki problem? Przyszło pismo do syna i trzeba wysłać pocztą elektroniczną. Byłam na poczcie. Pani naczelnik powiedziała, że nie może zrobić mi tej usługi, bo nie robię dla interesantów. Aha. Mają tylko komputery i skanery do swego użytku. Pani Krystyno, czy mogłaby pani pomóc? Oczywiście. Oczywiście, zaraz pani Jadziu wyślemy. Jeszcze tylko wezmę swoje okularki. Proszę bardzo. A ja kompletnie zielona. I skanujemy. I zaraz to, co jest w skanerze, będzie tu na pulpicie w komputerze. Troszeczkę hałasuje ten skaner, ale to nic. I zaraz zeskanujemy, zobaczymy, jak to wygląda. Czy to jest to? Adres do syna pani zna. Tak, tak, tak. Tutaj mam. Tutaj adres poczty mailowej, tak, tak, jest. O, jest to. I zaraz zobaczymy. Dobrze. I tak wygląda pismo. To jest to właśnie, pismo? To pismo, tak. To jest to, o te pismo chodzi. To jest to pismo. Tak, to jest to pismo. Czyli to jest to pismo. Otworzymy sobie teraz pocztę elektroniczną. Dobrze, tu mamy pocztę. I teraz poproszę pani Jadziu adres. Proszę, syna. To jest adres syna, dobrze. Piszemy jego adres. Małpa, tak. Bo syn za granicą, tak? Tak, syn jest w Brukseli. Syn za granicą i napiszemy w temacie, że to jest od mamy, tak? Tak. Od mamy, tak, pismo. Tak. Dołączymy te nasze załączniki. One są tutaj na pulpicie. Tak, otworzymy. Dzień dzisiejszy, tak. O, i to jest to pismo. Dołączyliśmy. I co, wysyłamy? Czy jeszcze pani Jadzia chciałaby coś do synka napisać? Nie, nic, bo... Ale napiszemy do niego pozdrawia mama. Można napisać, tak? Że pozdrawia mama, tak? Pozdrawia mama. Chociaż my często telefonicznie rozmawiamy. I wysyłamy. Tak? I wysyłamy. I wiadomość została wysłana. No i pewnie za chwilę pani Jadzia, pani dostanie informację od syna. Tak. Że... Że otrzymał. Że on otrzymał to pismo, proszę schować. Tak, adres, poczekamy chwilę. Boże. O, jest SMS, otrzymał. No fajno. Otrzymał. Bardzo fajnie. Dobrze, ale fajnie, oddaję. Pani Krysiu. Bardzo dla pani dziękuję. Ale za to super. Proszę bardzo. Jak coś trzeba, proszę przychodzić, będziemy. To znaczy, na przyszły raz, jak potrzeba będzie, to mogę przyjść do pani? Oczywiście, zapraszam, serdecznie pomogę. Okej, okej.